sekundy, fenomenalny czas. Co dalej? Co będzie z wieżą Eiffla, planowaną, która jest w pańskim marzeniu? Następny budynek 2 października w Wiedniu, najwyższy budynek Austrii. 48 pięter, budynek się nazywa Millennium Tower. Jest bardzo ładny i będzie na pewno bardzo trudny, ponieważ tam piętra nie są dzielone na pół. Tam trzeba wyskakiwać od razu całe piętra, nie ma pół piętra, tak jak w każdym innym bloku. Dodatkowo klatka schodowa kręci się w drugą stronę niż tutaj. Ja wolę, kiedy kręci się w prawo, tam jest niestety w lewo. Więc będzie na pewno bardzo ciężko, ale myślę, że na pewno dam radę. A dzisiaj będzie szampan? Dzisiaj myślę, że będzie szampan, nie tylko. 23,53 sekundy to dobry czas. Zadowolony jesteś? Myślę, że to jest bardzo dobry czas. Ja powiem naprawdę szczerze, że nie spodziewałem się takiego czasu. Pamiętajmy, że tu po pierwsze jest około 50 schodów wyżej niż w Intercontinentalu. Dwa piętra wyżej, do tego jeszcze zjazd windą, który nam dają ponad minutę. Więc ten czas jest naprawdę moim zdaniem fenomenalny, bo ponad 2 minuty szybciej niż Intercontinental, ale przecież jest wyżej, także no... Mistrz jest dumny, zadowolony. Jestem z siebie dumny.